Witam wszystkich. Właśnie przyjechałem nad jezioro Orle. Przyjechałem dzisiaj w to miejsce. Mamy chodni wiatr. Może się uspokoi. Dzisiaj wziąłem wędki na leszcza, bo jeździłem jakiś dłuższy czas pod węgorza. Dzisiaj chcę spróbować na białą rybę. Może leszcz wpadnie jakiś. Będę zaraz rozstawiał tutaj wędki. Mamy godzinę 15:30. Także rozkładam się i życzę miłego oglądania. Do zobaczenia. Rozstawiłem podpórki, zaraz rozstawiam wędki. Bartek do mnie przyszedł i on łowi. Już druga nocka będzie? No. Pierwszej nocy miałeś słabo, nie? Zero. Pierwsza nocka słabo. Bartek zostaje na drugą nockę w tym miejscu standardowym, gdzie on zawsze stoi przed mostem. A ja powoli się rozstawiam. Rozrabiam zanętę i działam. Rozrobiłem zanętę i będę łowił na takiego większego dumbbellsa. Nie wiem, czy to widać. Tutaj mam haczyk szóstkę. A dumbbells jest no dosyć spory. Bez dzikunów, a drugi zestaw poleci na dumbbellsa mniejszego, białego i na białego dzikuna. Tutaj sam dumbbells leci. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A drugi dumbbells leci z dzikunem mniejszy. Nie wiem, jaki to jest rozmiar. Ósemka albo dziewiątka? Ósemka. Coś takiego. Dwa dzikuny i wyrzucam. Jakieś chmury nadeszły dziwne. Ciemno się robi z tamtej strony. Tutaj mamy jasno. Wrzuciłem drugą wędkę. Ta jest wrzucona daleko. Ta też jest daleko wrzucona. Także tak to wygląda. Tutaj jest duży dumbbells. Tutaj mam dumbbellsa i dzikuna. Wiatr daje mocno. Dosyć. Chmury wchodzą też. Ja nie wiem, do której dzisiaj będę siedział. Prawdopodobnie posiedzę wstępnie do 22. Jeżeli to za dnia i pod wieczór nie będzie brało, to nie ma sensu chyba siedzieć. Siedzę na razie tu wyżej, póki nie ma żadnych brań. I nawet nie zakładam tego statywu na klatkę piersiową. Dopiero jakby coś się zadziało na jakiejś wędce, to może wtedy ubiorę ten statyw na klatkę piersiową. Na razie pierwszy raz rzuciłem. Może ten wiatr zejdzie trochę, to będę częściej przerzucał. Póki co się relaksuję, siedzę, odpoczywam. Minęło jakieś 20 minut od przerzucenia i taki mały krasnal się zawiesił. Na dzikuny pewnie się skusił, bo mam tu dumbbellsa i dzikuny. Na tej na razie jest cisza. Dobra, odhaczam go, wypuszczam i działam dalej. No i tą wędkę przerzuciłem. Także po 20 około minutach wpadła ta rybka na haczyk. Strasznie wieje, nie wiem, czy mnie słychać. Straszny wiatr jest. Wiatr jest ze wschodu, a chmury z zachodu nadciągają. Także tak to wygląda. No dobra, wypiję kawę, czekam i tą lewą wędkę przerzucę za jakieś pół godziny. Nie chce mi się jej na razie przerzucać. Zanętę dosyć mamy, miałem mokrą, to ona będzie dłużej pracowała. Bo z tej prawej strony, jak wyciągnąłem tą rybę, to też na metodzie jeszcze była zanęta rozpuszczona. Godzina 18. U Bartka tam z tamtej strony nie wie. Idziemy się przejść tutaj na tą miejscówę, na tamtą miejscówę z nudów. U mnie tutaj bardzo wieje z tej strony. Znowu się rozpogodziło, były chmury. No i trzeba czekać. Przeszliśmy się z Bartkiem na tą miejscówkę. Tutaj kiedyś tu łowiłem, ale wypłukuje tu brzeg straszny. Jest tutaj więcej zielska niż u mnie. Z tej prawej strony, gdzie łowię. Ale może w tym roku jeszcze spróbuję z ciekawości w tym zielsku tu połowić. Co patrzysz? No, zobacz, gdzie ma zielsko. Zielsko jest, no. Jest zielsko, no nic. Za jakiś czas będę przerzucał wędki. Bartek był przed chwilą pogadać. U niego tak nie wieje, tutaj dosyć mocno wieje. No i za jakiś czas będę musiał przerzucić w końcu te wędki, bo w tym wietrze mi się nie chce wyrzucać tego nawet. Bo te żyłki mi
schodzą na bok. Przerzuciłem już dwie wędki, albo dopiero, a nie już. Wiatr trochę schodzi, delikatnie schodzi, ale przed chwilą miało, dosłownie 5 minut temu jeszcze zawiewało mocniej. Także tak to wygląda. No nic, nie wiem, czy tego krzesła tutaj na dół nie wezmę sobie i będę na dole tutaj siedział. Zobaczę, może tak zrobię faktycznie. Także działam. A więc krzesło tu na dół wziąłem i tyle. Jak to się uspokoi, a uspokaja się, widzę, to nie będzie źle do wyrzutów przynajmniej. Mamy po 20 i nie zdążyłem nagrać brania i wskoczył trochę większy od tamtego mniejszego, ale też mały leszczyk. Może coś się zacznie dziać, ale tutaj mam dziekuny i tego dumbbellsa. Na tym dużym dumbbellsie nic się nie dzieje. Dobra, odhaczam go, wypuszczam i działam dalej. Także drugi maluszek wskoczył. Tą prawą wędkę przerzuciłem, to się będzie ustawiać. Mamy za 20, 21. I nie wiem, czy ryba tutaj nie siedzi, bo podciągnął do góry i teraz w dół opada, jakby tam siedziała. Podeszły mi teraz, bombka w dół nie idzie. No, poczekam jeszcze 2-3 minuty. Może tam ryba siedzi. Chyba pusto. Dobra, przerzucam dalej. Także przerzuciłem tą wędkę, to się ustawia. Nie miałem tylko dzikuna, czyli one na dzikuny tu uderzają. A raczej nie na tego dumbbellsa. Jakaś drobnica wchodzi. Bo na tej lewej wędce mam samego dumbbellsa dosyć sporego i cisza jest. Przerzuciłem dwie wędki, tą wcześniej, tą niedawno. No i tak za jakieś pół godziny przerzucę jeszcze raz te dwie wędki. Wiatr schodzi i nie ma tragedii. Bartek na razie, dzwonię do niego, u niego słabo. Cześć. Mamy godzinę 22, przerzuciłem prawą i lewą wędkę daleko. Tutaj Piotr przyjechał z kolegą, stawiałem się tutaj obok. Trochę ludzi przyjechało. Tutaj kolega przyjechał, tam pan łowi. Także tak to wygląda, Bartek też tam łowi. Z tyłu, bo był przed chwilą pogadać i tak to wygląda. Wiaterek zeszedł. Spoko się siedzi, ale ryba konkretnie nie bierze. Na razie jest cisza. Tutaj obok, w okolicy też nic się specjalnego nie dzieje. U sąsiadów. No nic, trzeba czekać. No i taki leszczyk wpadł przed chwilą. Nie zdążyłem nagrać, bo rozmawiałem z Wojtkiem przez telefon. Nie wiem, ile on może mieć. Z 50 ponad ma, nie? No, na pewno. Co, widać go dobrze? Ja? No, widać. No, także taki leszczyk wpadł. Czekaj, wyłączę sobie moją tą. O. Także taki leszczyk wpadł, no nic. Wrzucam. Od nowa zestaw wrzucam i działam dalej. Także pierwszy dzisiaj duży leszcz. Mamy 22.44. Jakiś czas temu wskoczył ten leszcz duży. No i co? No i czekam dalej. Chciałem szybciej jechać do domu, ale może te większe będą wchodziły. To się fajnie chociaż holuje. Coś. Także do 12 planuję siedzieć. Ale mam 15% baterii. Będę oszczędzał tą baterię teraz. Przerzucę jeszcze raz wędki. Jedną i drugą. Póki co tylko te dwa małe leszczyki na początku i jeden duży. Jeszcze Piotr pomógł mi nagrywać, jak prezentowałem wam tego dużego leszcza. Bo on łowi tam obok właśnie z kolegą. Tutaj też jeszcze sąsiad łowi, ale on chyba do rana zostaje. Bartek do rana zostaje jednak, bo z nim gadałem przed chwilą. Także przerzucam te wędki. Baterii mam mało, kurczę, 13%. Także oszczędzam baterię. Mamy godzinę w pół do pierwszej. No i nic nie uderzyło. Tu w koło też nic. U sąsiada z lewej, u Piotra chyba też tam się nic nie dzieje. Bartek też nic nie ma. I ogólnie słabo, kurde. Myślałem, że po tym dużym leszczu będą jakieś wchodziły leszcze, ale jeden się zabłąkał duży, a wcześniej te dwa malutkie. Mam baterię 10%, także
pomału już spakowałem krzesło, podbierak zaraz spakuję i te dwie wędki będę pakował. No i z tego miejsca będę się z wami żegnał. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się.